Witaj, nazywam się Ewa Szydłowska, reprezentuję Polskie Stowarzyszenie Ajurwedy Prana. Chciałabym opowiedzieć Ci o jednym z kluczowych według Ajurwedy sposobów na codzienne dbanie o siebie i budowanie swojego zdrowia i dobrostanu. Jak zapewne wiesz, Ajurweda bardzo dużą wagę przywiązuje do codziennych czynności, działań, rytuałów, nawyków, które praktykowane codziennie wspierają nasze zdrowie i budują nasz dobrostan krok po kroku, dzień po dniu. I jednym z takich rytuałów, jednym z takich praktyk jest masaż. I nie chodzi tutaj o masaż profesjonalny, jaki wykonuje nam profesjonalny masażysta czy terapeuta, ale chodzi o masaż, który robimy sobie sami, czyli o automasaż. Dlaczego jest on istotny? Dlaczego jest tak istotnym narzędziem do dbania o nasze zdrowie? Ano dlatego, że masaż czy automasaż balansuje doszę wata. Ajurweda zaleca masaż codziennie rano. Dzięki temu wchodzimy w dzień bardziej zbalansowani, zrelaksowani, spokojniejsi. Masaż nie tylko balansuje doszę wata, ale również ułatwia nam nawiązanie kontaktu ze swoim ciałem. Na pobycie z nim, zwrócenie na niego uwagi, uszanowanie go, otoczenie czułością, opieką, miłością. A pamiętaj, że intuicja mieszka w ciele. Zatem masaż i taki bezpośredni kontakt z twoim ciałem ułatwia ci łączenie się z twoją wyższą świadomością, z twoim prawdziwym ja. Więc ten aspekt masażu jest bardzo, bardzo istotny. Dlatego warto, żeby na masaż poświęcić kilka minut. I niech to będzie te kilka minut takiej celebracji i bycia w pełni w tym, co robisz, i bycia w pełni ze sobą. I teraz jak to robimy? Bardzo proste. Przede wszystkim używamy do masażu oleju. To jest element balansujący doszę wata, czyli olej, czyli natłuszczanie naszej skóry. Tutaj drugim elementem balansującym doszę wata w masażu jest również sam dotyk, ponieważ pamiętaj, że na skórze mamy tysiące receptorów zakończeń nerwowych połączonych bezpośrednio z systemem nerwowym. Dlatego właśnie dotyk wpływa kojąco, balansująco na system nerwowy bardzo bezpośrednio. Jak to robić? Używamy oleju, tak jak powiedziałam. Co do zasady jest zazwyczaj to olej sezamowy. To jest olej, który najczęściej jest używany w Ajurwedzie, taki najbardziej uniwersalny. On jest rozgrzewający i też z tego powodu tym bardziej wspiera watę i tym bardziej ją balansuje. Jeżeli natomiast po takim masażu jest ci zbyt ciepło, zbyt gorąco, proponuję, żebyś przetestowała jakiś olej, który będzie bardziej wychładzający, typu olej kokosowy czy słonecznikowy. Olej warto podgrzać, ponieważ dzięki temu będzie nam się przyjemniej nakładał na skórę, będzie przyjemniejsza temperatura w kontakcie ze skórą, a poza tym taki olej, który jest podgrzany, ma troszeczkę luźniejszą konsystencję i łatwiej się wchłania. Ja zazwyczaj robię to w ten sposób, że w ogóle w łazience trzymam sobie, pokażę Ci taką 100-mililitrową buteleczkę oleju. I do podgrzania tego oleju używam ciepłej wody w szklance. Nalewam sobie pół szklanki wody, wkładam taką buteleczkę do szklanki, idealnie pasuje. Kilkanaście sekund podgrzewa się taki olej, jest bardzo szybko gotowy do użycia, ma przyjemną temperaturę. Na podłodze w łazience zazwyczaj rozścielam sobie jakiś ręcznik, żeby uniknąć ewentualnego sprzątania w łazience, jeżeli jakiś tam olej mi kapnie, co się zdarza przy masażu. Teraz jak w ogóle podchodzić do masażu? Pamiętaj, że to nie jest masaż profesjonalny, nie musisz tutaj stosować jakichś wyrafinowanych technik. To nie chodzi o to, chodzi tutaj o zbalansowanie waty, o natłuszczenie, o dotyk, o bycie ze sobą, o kontakt ze sobą, a nie o jakieś ugniatanie, uciskanie profesjonalne mięśni. To jest nie ten masaż, to w ogóle nie do tego służy automasaż.
Dlatego te techniki, które tutaj stosujemy, w ogóle nie wiem, czy to nazwać technikami, raczej to są takie intuicyjne ruchy. Możesz zacząć od głowy. Jeżeli danego dnia planujesz sobie umyć włosy, możesz zacząć od głowy. Tylko jeżeli będziesz masować głowę, pamiętaj, żeby nie nalewać sobie na czubek głowy oleju, bo to później trudno zmyć. Nie jest to potrzebne. Nakładaj sobie niedużą ilość oleju na dłonie, zwłaszcza na końcówki palców i wcieraj takimi okrężnymi ruchami. Wcieraj, nakładaj, wcieraj. To zauważ, że tutaj ten masaż głowy powinien wyglądać w ten sposób, że skóra naprawdę powinna być mocno, intensywnie stymulowana, tylko wtedy to ma sens. Dzięki temu też odżywisz fajnie włosy. Przy masowaniu pozostałych części ciała możesz zastosować zasadę, że kończyny masujemy długimi ruchami, stawy okrężnymi. Możesz zacząć od rąk, przenieść się na szyję. Później pomasować sobie piersi okrężnie, następnie brzuch, również ruchem okrężnym, ale zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak jak nam się układa perystaltyka jelit. Następnie plecy, tak jak tam dasz radę dosięgnąć, pośladki, uda, przód, tył, kolana, łydki, kostki, ruchem okrężnym, stawy ruchem okrężnym. Możesz sobie pomasować też stopy, chociaż nie polecam, ponieważ po masażu należy wziąć gorącą kąpiel w wannie albo gorący prysznic. No i wiadomo, że nalojowane stopy pod prysznicem to chyba nie jest zbyt bezpieczne. Stopy polecam masować wieczorem przed snem. No i właśnie, po takim masażu najlepiej jest poczekać kilka minut, żeby troszeczkę ten olej się wchłonął. Można zrobić coś wtedy w łazience, na przykład z twarzą, wykonać jakąś pielęgnację twarzy. Może sobie zrobić masaż twarzy, tylko raczej wtedy nie olejem sezamowym. On jest na twarz przeważnie, u większości osób jest zbyt ciężki. No i dopiero po takich kilku minutach, kiedy ten olej już też ładnie się wchłania, wchodzimy pod prysznic albo do wanny. Spłukujemy nadmiar oleju bez użycia żadnych detergentów. Jak widzisz, jest to bardzo prosty rytuał. Nie powinien ci on zająć więcej niż kilka minut. Bardzo prosty, ale bardzo potężny rytuał. Naprawdę wyśmienicie awansuje do szewata. A poza tym jest też jeszcze jeden dodatkowy fajny aspekt. Bardzo ładnie pielęgnuje skórę. Skóra jest fajna w dotyku, dobrze nawilżona, nie potrzebujemy już żadnych dodatkowych kosmetyków czy balsamów. Daj znać w komentarzu, czy w ogóle próbowałeś kiedykolwiek automasażu. Jeżeli tak, to jakie są twoje odczucia? A jeżeli jeszcze nigdy nie próbowałeś, nie próbowałaś, zachęcam cię do spróbowania. Pozdrawiam!